Za nami dzień integracji grup biorących udział w projekcie Kontratakt. Uczniowie Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, a także 5 i 7 Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie wzięli udział w spotkaniu, które służyć miało zintegrowaniu i poznaniu się z rywalami szkolnej bitwy na głosy. Były ćwiczenia mające na celu przełamywanie barier stresu, a także pomagające w osiąganiu większej swobody. Żeby oswoić młodych ze sobą, będą współpracowali w grupie, więc już tutaj trenujemy tą umiejętność jako pierwszą. Dwa, troszkę uczymy ich, jak sobie radzić z tremą, a przede wszystkim uruchamiamy wyobraźnię, bo ona bardzo ich wspomaga w śpiewaniu. Tyle ich oswobodziliśmy, że oni teraz mogą pracować muzycznie. O, co słychać za moimi plecami? Teraz będą bardziej skoncentrowane na jakichś wprawkach muzycznych, na tym, żeby się nie bali wydobyć dźwięku, no i dalej ta współpraca w grupie. Spodziewaliśmy się tego, że jeżeli przyjdą tutaj ci ludzie, którzy zgłosili się na casting, czyli wiedzą, co chcą robić, wiedzą, że chcą śpiewać, chcą występować przed innymi, to będą to osoby otwarte, chętne do współpracy, do podejmowania nowych działań, nowych wyzwań i tak właśnie jest. Wydaje mi się, że skorzystają z tego i że zacznie się dziać to, o co też chodzi w tym projekcie, to znaczy pracują nie tylko w grupach swoich szkolnych, ale też pomiędzy szkołami i to jest sens, żeby ta muzyczna przygoda była wspólna. Nie wszyscy opiekunowie mogli być tego dnia na spotkaniu integracyjnym. Jednocześnie wysyłamy do nich pozdrowienia. Sławka, pozdrawiamy serdecznie, trzymamy kciuki i życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia. To znaczy, no tak, masz dwa dni. Finałowy koncert szkolnej bitwy na głosy odbędzie się 18 kwietnia w Tarnowskim Teatrze Solskiego. Kobiety pokazały czerwoną kartkę polskiemu rządowi. To akcja w ramach międzynarodowego strajku kobiet. Ulicami Tarnowa przeszedł marsz w ramach protestu przeciwko ograniczeniu praw kobiet w decydowaniu o sobie. Dzisiaj 8 marca my, kobiety, gromadzimy się na ulicach naszych wsi, miasteczek i miast. Po to, by poprzez międzynarodowy strajk kobiet stawić opór narastającej mizoginii, ksenofobii i transfobii. Aby odeprzeć falę rasizmu i przemocy, ochrzczonego już w niektórych krajach kobietobójstwami. Głos naszego sprzeciwu słychać od stuleci. Od kilku miesięcy wybrzmiewa on głośniej niż dotychczas. Dzisiaj łączymy się, by jako kobiety świata powiedzieć stanowcze nie systemowi opresji i przemocy skierowanej przeciwko nam. A przede wszystkim życzę wam otuchy i wytrwałości w walce o swoje prawa, o wasze prawa. Nikt wam ich nie jest w stanie zabrać i na pewno nie ograniczyć. Żaden facet, czy to siedzący w fotelu domowym, czy sejmowym, wam tych praw ograniczyć nie może. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Marsz na chwilę zatrzymał się pod siedzibą tarnowskiego PiS-u. Kobiety żądają m.in. utrzymania standardów opieki okołoporodowej, dostępu do nowoczesnej bezpłatnej antykoncepcji i zabiegów sterylizacji, a także dostępu do bezpiecznego przerywania ciąży, dofinansowania in vitro i badań prenatalnych najwyższej generacji. W dzisiejszej kronice policyjnej mówimy o wypadkach na drogach regionu tarnowskiego i o włamaniach na plebanie. Także o balangowiczu, który wpadł do wykopu na ulicy Franciszkańskiej w Tarnowie. Grupa trzech mężczyzn w wieku od 26 do 36 lat dokonała na terenie Małopolski dwóch włamań. Jedno do plebanii w Ochotnicy, drugie w Ciężkowicach. Policjanci ze Świętokrzyskiego zatrzymali tych mężczyzn, zatrzymali ich w samochodzie, odzyskali praktycznie całość ukradzionego mienia. Sprawa została przekazana tarnowskim policjantom, którzy mieli za zadanie zebrać materiał dowodowy oraz przedstawić konkretne zarzuty i doprowadzić do prokuratury. Wydział do walki z przestępczością przeciwko mieniu Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie takie materiały zgromadził. Udowodniono mężczyznom właśnie te dwa włamania. Oni do tych włamań się przyznali. Mężczyźni zostali aresztowani na okres 3 miesięcy. W tej chwili postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział do walki z przestępczością przeciwko mieniu Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie właśnie w kierunku artykułu 279, czyli kradzieży z włamaniem. W zeszłym tygodniu tarnowscy policjanci zostali również wezwani do nietypowego zdarzenia drogowego. Tutaj mężczyzna w miejscowości Zalasowa, jadąc drogą z Lubczy w jednym z zakrętów, był oberwany asfalt, była oberwana skarpa. Wjechał do rowu, na szczęście się mu nic nie stało. Przy pomocy straży pożarnej samochód został wyciągnięty na drogę, natomiast od tego czasu, od poniedziałku, zostało to miejsce zabezpieczone.
w celu przede wszystkim uniknięcia kolejnych tego typu zdarzeń. Kolejnym nietypowym zdarzeniem, do jakiego zostali wezwani policjanci, to mężczyzna, który znalazł się, na chwilę obecną nie wiemy w jaki sposób, w rowie, wykopie, który znajdował się na ulicy Franciszkańskiej. Jak twierdził, wracając ze swojej jakieś tam spotkania, zakrapianego alkoholem, nie zauważył zabezpieczonego miejsca, wpadł do tego wykopu. Tutaj gdyby nie przypadkowa pomoc kobiet, które w tym czasie poruszały się ulicą Franciszkańską, mężczyzna by pewnie spędził kolejne kilka godzin w wykopie. Na szczęście mężczyźnie nie stała się krzywda, po zaopatrzeniu wrócił do miejsca zamieszkania. Do bardzo groźnego wypadku doszło w zeszłym tygodniu na drodze wojewódzkiej 977. Tutaj 25-letnia kobieta jadąca samochodem Toyota na prostym odcinku drogi zjechała na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z samochodem ciężarowym. W wyniku tego zdarzenia drogowego niestety kobieta poniosła śmierć na miejscu, a o sile uderzenia może świadczyć fakt, że samochód został zepchnięty do pobliskiego rowu, natomiast silnik z pojazdu został odrzucony kilkanaście metrów od pojazdu. W tej chwili postępowanie w tej sprawie prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, a osoby, które były bezpośrednimi świadkami tego wypadku, proszą o kontakt właśnie z prowadzącym postępowanie pod numer telefonu 14 628 1348. Kolejnym zdarzeniem drogowym, który tarnowska policja obsługuje, jest wypadek na przejściu dla pieszych. Tutaj 16-letni chłopak, przechodząc przez przejście dla pieszych, został potrącony przez autobus komunikacji miejskiej. W wyniku tego zdarzenia jest poważnie ranny. Przebywał na oddziale intensywnej terapii, jego życiu zagrażało niebezpieczeństwo. Osoby, które poruszały się tym autobusem, bardzo proszę o kontakt z prowadzącym postępowanie, również pod numer telefonu 14 628 1348. Zatrzymano 14 nietrzeźwych kierowców, zabrano 5 praw jazdy. Na kolejną kronikę policyjną zapraszamy w poniedziałek. W najbliższą niedzielę zmienią się rozkłady jazdy pociągów szybkiej kolei aglomeracyjnej łączącej Tarnów z Krakowem, Nowym Sączem i Krynicą-Zdrój. Zmiany będą niewielkie, a liczba połączeń kolejowych pozostanie tak jak obecnie. Różnice w godzinach odjazdów i przyjazdów będą wynosić do kilku minut. Nowe rozkłady mają obowiązywać do 26 marca. Wtedy pod koniec miesiąca skorygowane zostaną jeszcze raz. Kolejne zmiany nastąpią w kwietniu w związku z pracami między dworcem Kraków Główny a stacją Kraków Płaszów i Kraków Bieżanów. Kolej przeprowadzi tam jedną z większych inwestycji w Krakowie. Powstaną tam dodatkowe tory, które w przyszłości mają służyć pociągom szybkiej kolei aglomeracyjnej.